15 października wspominamy błogosławionego Gonzalo z Lagos, zakonnika. Gonzalo urodził się około 1360 roku w Lagos na południu Portugalii. Jego ojciec był rybakiem. Gdy Gonzalo miał około 20 lat, wstąpił do zakonu ojców augustianów. Otrzymał dobre wykształcenie i przyjął święcenia kapłańskie. Był wybitnym teologiem i cenionym kaznodzieją. Zrezygnował z kariery naukowej i z wielkim oddaniem uczył dzieci i prostych, niewykształconych ludzi zasad wiary katolickiej. Dał też się poznać jako utalentowany artysta, ilustrując księgi liturgiczne. Przez wiele lat Gonzalo był przełożonym w kilku klasztorach augustiańskich. Zapamiętany został przez współbraci jako człowiek pokorny, prosty i przy tym radosny, który troszczył się o nich i pomagał najsłabszym. Mimo, że był wykształcony, nie zapomniał o tym, że pochodził z ubogiej rodziny i zawsze był blisko ludzi utrudzonych ciężką pracą. Służył im swoimi talentami, a oni odwdzięczali się szacunkiem wobec niego. Gonzalo z Lagos zmarł 15 października 1422 roku. Papież Pius VI ogłosił go błogosławionym 23 maja 1778 roku. Gonzalo jest patronem młodzieży w Portugalii, a także rybaków i marynarzy. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Gonzalo wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.